Kuchni może zainspirować nas wszystko. Obraz, przestrzeń albo człowiek. Szefowie kuchni prześcigają się w gotowaniu na temat. My postanowiliśmy zainspirować naszych szefów kuchni do gotowania z motywem filmowym. Dziś w programie bohaterowie w kuchni. Ola Sowa jak z filmu Czekolada. Godziemski i wariacje na talerzu. Na początek Aleksandra Sowa, zainspirowana pobytem w gorącej Brazylii, przypomnijmy, na Mistrzostwach Świata Młodych Cukierników, przygotuje coś bardzo, bardzo czekoladowego. Aleksandra Sowa, młoda, utalentowana i poszukująca mistrzyni cukiernictwa. Hołduje przepisom prostym i smacznym. To na co dzień, bo konkursowo jest odważna i poszukująca. Dziś jej przepis na pyszne ciasto czekoladowe, czyli najlepszy przepis na brownie. Dziś przygotuję dla Państwa intensywnie czekoladowy brownie. Wariacji na temat tego ciasta jest wiele, a ja przedstawię swoją wersję. Do miski wbijamy jajka. 6 żółtek z białkami wlewamy do miksera. Dodaję cukier. Wszystkie składniki dodajemy stopniowo. Dodajemy mąkę. Roztopione masło. I 2 roztopione tabliczki czekolady. Można roztopić czekoladę w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce. Ja polecam metodę w kąpieli wodnej. Teraz zamykamy i mieszamy wszystkie składniki dalej. Ciasto nam się idealnie połączyło. Teraz do smaku dodamy odrobinę cynamonu. Brownie można przygotować w różnych foremkach. Ja używam takich, które kiedyś znalazłam w internecie, ale można użyć też tradycyjnej blachy. Proszę pamiętać, żeby nie wypełniać foremki do pełna, ponieważ ciasto nam porośnie. Tak przygotowane ciasto pieczemy w temperaturze 200 stopni przez około pół godziny. Brownie nam się pięknie upiekło. Proszę zobaczyć, jakie ma śmieszne popękania u góry. To jest ciasto, które zawsze wychodzi i z natury jest nieudane, czyli lekko zakalcowate. Przez dużą ilość czekolady oczywiście. Juliette Binoche z filmu Czekolada byłaby ze mnie dumna. A teraz przygotujemy małe czekoladowe słodkości. Rozpuszczamy tabliczkę mlecznej i deserowej czekolady. Wrzucamy do tego kukurydziane płatki. Mieszamy. Trzeba to robić w miarę szybko, żeby czekolada nam nie zastygła. I do tego dodajemy odrobinę namoczonych rodzynek. Jeżeli ktoś lubi, można użyć na przykład żurawiny albo inne suszone owoce. Mieszamy tak długo, aż wszystko pokryje się czekoladą. Najlepiej, jakby ktoś spróbował. Kamil! Za nie mówił. A teraz będziemy formować z tego takie małe czekoladowe jeżyki. I tak
tak przygotowaną czekoladową przekąskę wkładamy na 10 minut do lodówki. Żeby uatrakcyjnić nasze czekoladowe smakołyki, przełożymy je do kolorowych papilotek. Smakołyki, które przygotowywane były w filmie Czekolada, gotowe. Polędwiczki wieprzowe z aloesem oraz skarmelizowaną cebulką w białym winie. Trudno zapamiętać tę nazwę, a co dopiero smak bajeczny. Taka jest propozycja Rafała Godziemskiego na dzisiejszy wieczór. Rafał Godziemski, szef kuchni hotelu Słoneczny Młyn. Improwizuje z głową, choć wiadomo, że potrafi ugotować coś z niczego. Dziś nie użyje drogich, ale bardzo dobrej jakości produktów, by pokazać, że sztuka kulinarna, tak jak film, jest dla wszystkich. Dzisiaj przygotuję dla Państwa sałatkę filmową. Zaczniemy od sosu, następnie użyjemy polędwiczek smażonych i wielu fajnych rzeczy. Zaczynamy. Do przygotowania sosu potrzebuję 3-4 łyżki oliwy, jedną limonkę, przekroimy ją na pół, wciśniemy limonkę, nie za dużo, aby sos nie był za kwaśny. O, mamy trochę ziół, dodamy z 3 listki bazylii, drobno pokrojonej, ale nie siekamy. Z 2-3 gałązki pietruszki świeżej, też drobno pokrojonej, ale też nie za drobno, żeby było widać, co jest w sosie. Wrzucamy szczypiorek, troszkę sosu francuskiego, nie za dużo, troszkę pieprzu do smaku i wszystko razem mieszamy. Dodamy jeszcze pokrojoną rzodkiewkę. Wystarczy mały kawałek. Do naszego sosu damy jeszcze łyżkę miodu, nie za dużo. Znowu wymieszamy, odrobina wody. No i musimy koniecznie posmakować. Trochę soli. I na koniec damy troszeczkę dziadkowej szynki, pokrojonej w kostkę. Aby sałatka była pełna, dodamy sałatę oczywiście. Z naszego ogródka kawałki końcówek sałaty dodamy do naszego sosu. Dlaczego takie małe? Zobaczycie za chwilę. Trochę zielonej, odrobina sałaty rozponki, obierzemy same listki, trochę sałaty masłowej i odrobina radicchio. Kilka sztuk dla koloru i smaku. Rucola, kilka listków i świeży koperek. Pięknie pachnie. I delikatnie mieszamy. Pierwszy etap skończony. Następny etap naszej sałatki to owoce. Damy gruszkę pokrojoną na ćwiartki. Odkroimy ogonki, bo są niejadalne. Gruszka była wcześniej marynowana w curry i w cukrze. Kilka plastrów rzodkiewki, świeże listki selera, odrobina oliwy. Troszkę pieprzu. Teraz zajmiemy się polędwiczką. Do miski wlewamy troszeczkę oliwy lub oleju. Polędwiczkę kroimy na taki ładny rulonik. Tyle potrzebuje do naszej potrawy. Doprawimy marynatą do mięs. Taką polędwiczkę możemy zostawić w lodówce na 2-3 godziny, aby się ładnie zmarynowała. I możemy przystąpić do smażenia. Wrzucamy polędwiczkę. Obsmażamy z każdej strony. W międzyczasie dodamy cebulkę. A na samym końcu kilka kostek marynowanego aloesu. Kiedy mięso już jest prawie gotowe, damy około 50 ml białego wina, łyżkę masła i na koniec nasz wspomniany aloes. Dobre. Polędwiczkę już mamy gotową.
pokroimy ją w plastry. I czas złożyć naszą sałatkę. Zaczynamy od sałaty. Następnie położymy owoce. Seler naciowy i plastry rzodkiewki. Następnie aloes. Cebulkę, w której smażyły się polędwiczki. Użyjemy dwóch sosów. Pierwszy, który powstał ze smażenia naszej polędwiczki. I drugi z naszej sałaty. A na koniec damy galaretkę ze smardzami. Odrobina świeżej bazylii. I nasza sałatka gotowa. To wszystko w dzisiejszym Nożem i Widelcem. Archiwalne odcinki programu mogą Państwo zobaczyć na naszym profilu na Facebooku. Do zobaczenia.